Cześć wszystkim, to znowu Punia 7, dalszy ciąg Arcanum. No to dobra. Po kolei. Idziemy najpierw do Brancivala. Pożalcie mu na to, co się dowiedzieliśmy. Dowiedzieliśmy się coś o jakiejś Sarze. I w sumie nic więcej. Ja i duch twojej matki porozmawialiśmy sobie. Naprawdę? Co powiedziała? Powiedziała, Saro, moja druga Saro, kim jest Sara? Sara, to moja siostra. Naprawdę okropna osoba. Porzuciła nas, odeszła stąd, żeby pojechać do Trholmu, do tego walącego się królestwa. Jakoś to jest niewaga dla naszej rodziny. Dlaczego to zrobiła? Ktoś to może wiedzieć. Zawsze była strasznie drażliwa i niemiła dla mnie. Kiedy odeszła, złamała moje serce matce. Rozumiem, dobra. Sobie pójdę. I tak jeden. No wszystko jednak chyba dobrze byłoby porozmawiać z tą Sarą. Ten Precival wydaje się być trochę nieobiektywistyczny. Okej, dobra. Idziemy Idziemy do Risteze. Nic nie dotykam, nic nie dotykam. Samo wszystko idzie. Jakie to jest wygodne. Okej, dobra. Jesteśmy. Witaj Risteze, masz chwilę? Myślę, że But Bessie to chyba odpowiednia zapłata. Proszę. Wspaniale! Ach, więc Risteze powie ci, co wie o Piskyler i synowie. To szanowana firma jubilerska z Tarantu. To dziwna rodzina, ale zawsze robią dobre interesy. Proszę, Risteze, zaznaczyć Tarant na twojej mapie. Ich siedziba znajduje się przy ulicy Devonshire 44. Powodzenia. No, dobra, fajnie. Miłego dnia. Okej, byliśmy. Level. Bierzemy zręczność, bierzemy walkę wręcz, ponieważ tego właśnie chcieliśmy. Okej, dobra. Mamy więcej dynamitu. Virgil. Trzymaj to. Wy trochę w sumie też nam nie potrzebne, ale potrzymamy sobie. To też sobie potrzymaj. Warunkiem, że nie zamierzasz się przebierać. I co tam? Fotoaparat zatrzymamy, ponieważ fotoaparat jest na razie jedynym istniejącym dowodem na katastrofę rzeczowym. A dużo, dużo później w grze on nam się przyda. Wierzcie mi. Okej, dobra. Mam jeszcze jedną rzecz do załatwienia w Zamglonych Wzgórzach. Musimy porozmawiać z Omencem. Masz może dla mnie chwilę? Mam kilka pytań. Czy możesz mi coś powiedzieć o tym miejscu? Co ciekawego można znaleźć w mieście? Trendy można wyjść z miasta. Tak, cóż, mamy tu pewien problem. Widzisz, jedyna droga z miasta prowadzi na wschód przez most, który od niedawna jest blokowany przez grupę bandytów. Budujemy nowy most, ale na razie bandyci zmuszają każdego, kto chce przekroczyć rzekę, do zapłacenia wysokiej opłaty. Nie muszę dodawać, że mieszkańcy miasta z tego nie są zadowoleni. Kim są ci bandyci? Jakieś szumowiny pojawiły się niedawno w mieście. Zajmę się nimi jutro, jak już skończę z tymi innym pilnym zadaniem. Z pewnością jesteś bardzo zajęty. Może mogę ci pomóc. Naprawdę, to znaczy... Nie to, żebym potrzebował pomocy, ale wyglądasz mi na odpowiednią osobę do tego zadania. Zawsze myślałem o zatrudnieniu zastępcy. Dobrze, jeśli chcesz mi pomóc, jestem gotów dać ci szansę. Okej, usunięcie tych bandytów będzie dla mnie zaszczytem. Jaka czeka mnie zapłata? Jesteś amatorem, a za to wykonanie zadania dam ci 50 sztuk złota. Dobra, bo i tak więcej niego nie wyciśniemy. Świetnie, liczę, że szybko sobie z nimi poradzisz. Przyjdź do mnie, kiedy rozwiążesz już nasz problem. Okej, zobaczmy, jak to wygląda na mapie świata. Rzeczywiście, jest rzeka. Jeśli chcieli iść od razu do Tarantu, to niestety nie możemy iść, ponieważ bandyci blokują.
Ale chyba do Drenholm powinniśmy się dostać. Spróbujmy. Czy możemy się dostać do Drenholm? Nie, żebym tak nie chciał rozwalić tych bandytów, ponieważ chcę. Ale tak z ciekawości. O! Tu jest ten nowy most. A spróbujmy tutaj pójść. Okej. Znajdź most lub przejście lub jakiś środek transportu. Oczywiście w ogóle nie możemy się stąd wydostać. Okej, dobra. Tu się buduje ten nowy most, jak widzicie. Przy okazji, kiedy pójdziemy do bandytów, oni nam zaproponują kontrzadanie, mianowicie, żeby rozwalić te materiały budowlane na ten nowy most. Oczywiście to jest złe. Nie zamierzam tego robić. Jestem dobry gość. A, właśnie. Tu jest... Zapomniałem o tej pani, co tu mieszka. Ale się nie mylę, to ona potrafi identyfikować przedmioty. Właśnie, mogła nam zidentyfikować tamtą zbroję, więc moglibyśmy sprzedać ją po lepszych cenach. A cóż, dobra, trudno. Co ona tu ma? Małe szaty kameleona. Wow, ładne kapa i obrona przed obrażeniami. Też spora cena. Miecz choroby. Z trucizną, też całkiem fajne. I miażdżący młot. Trafienie krytyczne plus 10%. No, również fajne, chociaż mała szybkość. To też nie jest zbyt szybkie. No i ma też dużo potek. A przy okazji potek to sobie przyciągnę je. Ale nie będę ją nic u niej kupował. Ponieważ nie... Przy okazji chciałbym mówić to, jak widzicie, jak jest dostępna moc magiczna. Właśnie ta dostępna moc magiczna dla każdego przedmiotu magicznego występuje i określa ona nam, ile przedmiot swojej mocy jest w stanie użyć. Zależy to od naszego poziomu mocy, czyli tego wskaźnika. I dosłownie, jeżeli przedmiot dostaje, ma jakieś bonusy, powiedzmy do ataku czy do obrażeń, jeżeli nie dysponuje pełną mocą, to po prostu te bonusy będą słabsze niż gdyby było pełna moc, więc magowie lepiej używają magicznych urządzeń, przedmiotów, technologowie lepiej używają technologicznych przedmiotów. Okej, dobra. A właśnie, co tam Virgil rozwinął? Walka wręcz, poziom drugi, to fajnie. Właśnie, coś nam spadło. A coś nam wskaźnik charakteru spadł, nie wiem czemu. Ale cóż, trudno. Właśnie, Virgil nie posiada własnego charakteru. Jego charakter zawsze taki sam jak my. Co w późniejszym momencie będzie miało pewne wytłumaczenie. O, teraz nauczył się wstrzymania trucizny, fajnie. Kiedy już nam nie jest potrzebne. Cóż, tak bywa. Okej. Okay. So, poziom trzeci, więc... A nas jest tylko dwóch. Więc będzie niezła jatka. Ale spróbujmy to załatwić. Kto mnie zatrzymuje? Jak masz na imię, panie? Pytasz, kim jestem? Kim ja jestem? Zwoł mnie Lucan. Lucan niemądry. Tylko się pojawić, tłumy drybują w strachowatości i sporu sponurowieniu. Jak śmiesz udawać, że mnie nie poznajesz? Niemądry. Całkiem adekwatne, że tak się wyrażę. Co, nie? Nadal mi je moi zadziurnięci towarzysze. Niemądry, czyż nie? Tylko bez żartów, bez żadnych kpin. Moja popędowatość nie ma sobie równych. Niezwykle ciekawe, ale wiesz, muszę się jakoś przedostać przez most. Ale tak, most, no, już,
Nieco inna sprawa. Widzisz, ja i moi przyjaciele odkryliśmy, jak wiele korzystnie może okazać się pobieranie od podróżnych niewielkich opłat za przekroczenie mostu. Dzięki temu mamy pewność, że będziemy mieć dość funduszy, które by zaspokoiły nasze bezyderaty. Suponuję, że może moglibyście coś wspólnie wykoncepcjonować i jakoś zapomnieć o tej irrelewantywnej kwestii opłaty. Pewnie tak, gdybym nie wiedział, że ja jesteś w resapiracji z posterunkowym. Lepiej chyba będzie, jeśli stąd teraz znikniesz, inaczej moi towarzysze zafundują ci darmową ekskursję na dno rzeki z kamieniem u szyi w ramach promocji. Gry, jesteśmy w konspiracji, ty idiotu, da się ścianą. Okej, dobra. Tak to się miało skończyć. Bierzemy nasze granaty. Spróbujmy się nie pozabijać. Okej, to był całkiem niezły strzał. Okej, to był jeszcze lepszy strzał. Biorąc pod uwagę to, jak beznadziejni jesteśmy w rzucaniu, to były dwa bardzo dobre strzały. Więc musimy... Okej. Ten pan chce zginąć. Wow, on ma sporo chłopców. Załatwmy go szybko. Wow. Okej. To nie było najlepsze. Trzeba jednak uważać z rzucaniem czarów. Nie rzucać czarów z tymi ogrami. Pamiętaj, oni walą. Okej, wiecie co? Myślę, że możemy sobie darować te kwestie gadania i tym podobne. Ała! Zdjęło go od razu. To było dobre. Okej, dobra. Więc możemy... Może wiecie co, raz? Zadam mu trochę obrażeń. Poczekam, aż podejdą. Okej, dobra. To się leczył. To też również się przyda. Chyba, że zaraz padnę ze zmęczenia. Virgil, wie ich. Sobie jakoś poradzę. Może ich ogłuszyć. Okej. Bij tego, Virgil, proszę cię. Okej, on już żyje. Zaraz będzie nieciekawie. O, ucieka. Fajnie. Będę trochę ułatwić spraw. Okej, dobra. Razem padło, wyszło całkiem nieźle. Głównie dzięki szczęśliwym rzutom granatom. Granatami. Zobaczmy. Wow, mają dużą skórzaną zbroję. Takie możemy nosić dużej zbroi, ale na pewno się całkiem nieźle sprzeda. A co miał Lucan? Klucz, oczywiście, się przyda. Miedziany pierścień, czemu by nie. I zamszowa kurtka. Kolejny upgrade. KP7, obrona plus 12. KP6, obrona plus 10, więc nie jest upgrade dla nas. Ale dla Virgila będzie. Od razu wziął. Fajnie. Okej, dobra. Co tu jeszcze? Ups, zamknięte. Właśnie, Virgil ma ślusarstwo. Może uda mu się to otworzyć. Weźmiemy tylko... te... Nie udało się otworzyć. Nie udało się otworzyć. Nie udało się otworzyć. Nie udało się otworzyć.
Nie udało się otworzyć. Raczej się nie uda pewnie. O, udało się. Fajnie. Jak to nie możesz tego... O. Okej, trudno. Nie otworzymy tej beczki. Moglibyśmy ją wysadzić w powietrze, ale nie chcę marnować dynamitu. Tędy. Do... postępnikowego. O, przy okazji. Patrzcie, co dostaliśmy. Wcześniej było 0. Jak zapewne zauważyliście, teraz jest 1. Co nam to daje? To są punkty szczęścia. Jak zaraz pogadamy z posterunkowym, to ja omówię, co one nam dają. Masz dla mnie chwilę. Most jest już odblokowany. Świetna robota, twoje 50 sztuk złota. Wielkie dzięki, czas na mnie. Czy pójdziemy sprzedać ten krab? Z bandytów? Jakie usługi oferujesz? To sprzedamy. To skupi ristezę. Masz chwilkę. Na wymianę. Okej, dobra. To. Przemiedziany pierścień. A, czemu? Czemu by nie? Nie jest nam potrzebny. No i to tyle. Możemy już uciekać z tego, z tych zapchrolnych wzgórz. Ta. W międzyczasie możecie słuchiwać się piękną muzyką. Gołe trupy. No cóż, tak bywa. Idziemy dalej. Wchodzimy z tych zapchonych wzgórz. I... o, patrzcie, kto tu jest. Przepraszam, chyba już się spotkaliśmy. A, pan Radcliffe. Czego ci potrzeba? Pierścień, mój panie, jest mój i więcej o niego nie poproszę. Jeśli mi odmówisz, zaczną się kłopoty. Czemu cię to interesuje? To naprawdę nie twoja sprawa. Po prostu oddaj mi pierścień, a pójdę w swoją stronę. Mówiłem, że gość mi nie wygląda. Wygląda mi podejrzanie. Przykro mi, już go nie mam. To szkoda, panie. Boję się, że to kompletnie nie do przyjęcia. Cóż, nic się nie da z tym zrobić. Naprawdę, muszę już iść. Nie opuścisz zagłonej wzgórz, żeby... A, taki mały niziołek ze sztylecikiem rzuca się na dwóch ludzi. Jeden z dużym toporem, drugi z fajniejszym sztyletem. Nie było najmądrzejsze. Ta, oczywiście, sztylet wezmę. I tak, kolejny zamachowiec. Nieudany. IFS Zephyr rozbił się niedaleko zamglonych wzgórz. Zabij Radcliffe'a, jeśli udało mu się wyjść z tego cało. Ponieważ nie wiem z kim, mógł rozmawiać, zabij wszystkich ocalałów. GL. No cóż. Nic na to nie mówi. Za tym, że ktoś wyraźnie na nas poluje. I z pewnością będą jeszcze z tego kłopoty. Okej, dobra. Ruszamy. Możemy ruszać. Nie ruszamy do Tarantu. Ruszamy do Drenholm, stolicy Cambrii. Ponieważ po co iść tam, gdzie wiedzie nas fabuła. To jest gra RPG, Arcanum. Idziemy tam, gdzie chcemy. Okej, coś nam przerywa. O, gnijący gryzeń. To już stanowi poważniejsze zagrożenie. Moglibyśmy... celować w te same przeciwnika, Virgil. Okej, ogłuszył się. Ale zdąży jeszcze otruć Virgila. Okej, na szczęście ma odsunięcie trucizny, więc... poziom zatrucia plus 15, nieźle.
Wierzcie mi, na tej drodze można spotkać jeszcze różniejsze potwory. Sam się otruł. Ładnie. Okej. Okej, awansowaliśmy. Ślicznie. Okej, tak wyglądało leczenie trucizny. A, i Virgil sobie poniósł teraz Nie, to jest moja kondycja. Przepraszam. No i cóż. Dobra, co możemy teraz robić? Siła zawsze mogłaby się większa przydać. Myśmy mieli większą... Zredukowalibyśmy karę do obrażeń. Uniki również się przydadzą, skoro już mamy zręczność, żeby je ponieść, ale myślę, że teraz się może przydać ładowanie w moc, mianowicie tarcza ochronna. Tworzy ekran ochrony wokół celu, zwiększając jego klasę pancerza i wszystkie odporności. Zmęczenie 5 i plus 1 na 10 sekund. Okej, weźmiemy to sobie. Przy okazji, czysta ruda, to jest właśnie schemat technologiczny, który pozwoliłby nam zakończyć to zadanie tego kowala. Niestety nie mamy żadnego technologa w drużynie, więc póki co jeszcze się tym... póki co jeszcze tego nie zrobimy. Idziemy dalej. Katan. Swojska brzmiąca nazwa. Okej, witamy w Drenholm. Kompletnej dziurze. A Cambria najwidoczniej nie dzieje się najlepiej. O, kurier tarancki. Co my tu mamy? Radny podżega. Zatrzymać Caladon, zanim zniszczą nasz styl życia. W pełnej pasji, czasami gwałtownej przemowie podczas obrad Rady Przemysłowej, radny Brysyny nawoływał do bezwarunkowego poddania się Caladonu, chociaż nie wydano formalnej deklaracji wolny. Związani z magią Tarantczycy zawsze usiłowali przejąć władzę, tak jak już miało miejsce 10 lat temu, podczas rozruchów czarodziejów w pełni popieranym przez Caladon grzmiał radny. Nie można wierzyć monarchii, a już na pewno nie takiej, która łączy magię z technologią. Powtarzam, przyłączmy Caladon. Piszący w te słowa nie mógłby bardziej zgodzić się ze słowami radnego Brightna. Najwyższy czas, aby dać Caladonczykom to... na co zasłużyli. My, Tarantczycy, mamy nadzieję, że przyłączysz się do odwołania przewodniczącego Wilksbiego i wyboru Brateya na jego miejsce. Pogoda. Instytut Meteorologii w Tarancie przewiduje słoneczną pogodę przez następne 2-3 dni oraz możliwe silne opady przed upływem 2 tygodni. Wzrost podatków. Obwieszczenie. W najbliższy piątek o godzinie 19 rozpocznie się otwarte publiczności zebranie Rady Miejskiej. Kuriera Taranckiego pragnie... Dobra. Nie potrzebujemy go. Znajdźmy jakiś koszyk, go wyrzućmy. Co my tu mamy? Wszędzie jakieś rudery. Jakiś niziołek? Papi Karszma Królewska? A co to tu jest? U Ruperta. Naprawdę nawet kosza nie mają w tych... Za 7 góry gra... O, jest kosz, jest śmietnik. O, kolejne buty. Wezmę je. Tego nie będziemy potrzebowali, tego nie będziemy potrzebowali. To będziemy potrzebowali. Tego też nie potrzebujemy. Musimy zobaczyć, co oferują w tutejszym sklepie. A, jestem tutaj, żeby coś zabrać dla Dżungla Dunna. Ach, stary Dżungla mówi, że się zjawisz. Mam dla niego paczkę. Co sprzedajesz? Są jakieś rupiecie, jakieś buty. Różne śmiecie. Okej, mamy tu paczkę. Buty dla Virgila. No i cóż. Co możemy tutaj pozwiedzać? Jest jeden dom, który chcielibyśmy... O, właśnie. Z nią chcemy porozmawiać. Daj, jak się masz? Pozwoli pani, że zapytam o pani godność. Nazywam się Sara Tun. Miło mi cię poznać. Także, czy jesteś córką Bessie? Tak, jestem. Czemu o to pytasz? Staram się znaleźć sposób na uwolnienie ducha twojej matki.
O, a dlaczego, jeżeli mogę spytać, zajmujesz się tym? Twój brat jest raczej przygnębiony, że... co zresztą zrozumiałem. Przyjął zaoferowaną przeze mnie pomoc. Mój brat? Przygnębiony? Dlaczego? Powinien być szczęśliwy ten pies. W końcu dostał to, czego chciał. Duch twojej matki zepsuł Rudę i on obawia się o twoje życie. Daj mi teraz chwilę na porozczulanie się nad moim drogim bratem. Jak powiedziałam, dostał to, na co zasługuje. Dlaczego jesteś wobec niego taka wroga? Wroga wobec niego? Mało powiedziane. Wiesz, co on zrobił? Przekonał moją matkę, żeby przepisała na niego kopalnię, a potem sprzedał ją tym ładakom z Tarantu. Przez to ona się zabiła. Okej. Okay. Sprawa ma drugie dno, najwidoczniej. W jaki sposób przekonał, żeby przepisała na niego kopalnię? Zawsze chciała, żebym to ja zarządzała kopalnią, tak jak mój brat wiecznie wszystkiego partaczył. Przekonałem ją, że ponieważ nie była już najmłodsza z powodów prawnych, kopalnia powinna być zapisana na jego nazwisko, bo ja nie byłam jeszcze pełnoletnia. Na początku nie chciała się zgodzić, ale mój brat zawsze wiedział, jak dopiąć swego. Był trochę podstępny. Ale dlaczego zabiła się, bo on sprzedał kopalnię? Jedynym życzeniem było to, żeby kopalnia została w naszej rodzinie, w rodzinie, w której posiadanie była już od trzech pokoleń, to nasze dziedzictwo. Często mówiła, że wolałaby umrzeć, niż dożyć dnia, w którym kopalnia będzie zarządzana przez kogoś poza rodziny Tun. Co możesz powiedzieć, w czyim posiadaniu znajduje się obecnie twoja rodzinna kopalnia? Nie potrafię sobie teraz tego przypomnieć, ale mam to gdzieś tu napisane. O, jest! Artykuły importowane z Tancona na ulicy Lionshead 25 w Tarancie. Okej, dobra. Pójdziemy sobie. Chyba wiemy, jak przywrócić Bessie Toon. Spokój. Przynajmniej dopiero jak już odwiedzimy Tarant, to będziemy mogli to zrobić. Okej, ale... Czekaj, który mam level? Szósty. Okej. W następnym odcinku odwiedzimy inne miasto. Nie Tarant, nie Drenholm, ale jeszcze jakieś inne miasto. Pomożemy Drenholmowi w jego opłakanej sytuacji i prawdopodobnie odniesiemy paczkę do tego czarodzieja z Zaginionych Wzgórz, jakkolwiek tam by się nie nazywał. I co, dziękuję wszystkim za uwagę, no i na razie.